Dzień dobry, tu Mateusz Zafory Polska. Dzisiejszy odcinek na czasie, bo mamy upalną końcówkę czerwca w całym kraju. Poświęcimy na krótką opowieść o pompach Sola i o ich możliwości chłodzenia pomieszczeń. Zapraszamy. Pompy ciepła Sola umożliwiają chłodzenie pomieszczeń. Jest to z punktu widzenia użytkownika operacja bardzo prosta. Wystarczy na dotykowym ekranie zaznaczyć opcję chłodzenie i ustawić zadaną temperaturę. Można to oczywiście także zrobić na aplikacji na telefonie lub na tradycyjnym regulatorze przy czujniku pokojowym. Z punktu widzenia konstrukcyjnego też nie jest to trudne, ponieważ zastosowaliśmy czterodrogowy zawór, który odwraca obieg czynnika chłodniczego. No i mamy kilka wariantów chłodzenia pomieszczeń. Pierwszy, taki tradycyjny, czyli przy domu wyposażonym już w instalację, na przykład składającą się z podłogówki, z grzejników na kondygnacji. To chłodzenie jest możliwe oczywiście przy zachowaniu podstawowych zasad termodynamiki. Tutaj pojawiają się pytania o tak zwany punkt drosy, czyli o to, czy to jest bezpieczne, czy te pomieszczenia nie zostaną zawilgocone, czy nie zacznie się nam skraplać i w konsekwencji zalewać na przykład nasze podłogi. Nie. Posiadamy czujniki, wyposażamy nasze jednostki w czujniki, które automatycznie wysyłają sygnał do pompy, która zmniejsza amplitudę bądź utrzymuje ją na tym samym bezpiecznym poziomie. Wariant numer dwa, który serdecznie Państwu polecamy, to skorzystanie z możliwości, które dają nasze pompy przy braku ingerencji w dotychczasową instalację, a dodatkowo zaopatrzenie się w klimakonwektory. Jest to rozwiązanie najtańsze zarówno w zakupie, jak i w eksploatacji, dające duże przewagi nad tradycyjną klimatyzacją. Ktoś zapyta, dlaczego? No przecież mogę sobie niezależnie od pompy ciepła zainstalować klimatyzację. To prawda. Z tym, że jest to bez sensu, posiadając pompę ciepła Sola, dlatego że nawet jeśli zakupimy klimatyzację, to nawet działając w multisplicie, jednostka zewnętrzna zaopatrzy nam co najwyżej 5 klimatyzatorów. Nasza jednostka zewnętrzna, którą zakładamy, że już Państwo macie albo będziecie mieć, posiada kaskadę do 16 generatorów ciepła, czy zimna, czy generatorów w ogóle, więc możemy kilkanaście klimakonwektorów podłączyć. No i tak bardziej praktycznie, no nie obwieszamy naszego domu wentylatorami, nie będzie on wyglądał jak choinka bożonarodzeniowa. Jedno urządzenie, wiele rozwiązań. Ogrzewanie w zimie, chłodzenie w lecie.